Gdy John Scott Ryerson zadzwonił do mnie z informacją, że mój telefon był zainfekowany programem Pegasus, wiedziałem od razu, że będzie wielka afera, ale nie sądziłem, że ta sprawa nabierze aż takiego wymiaru. Nie sądziłem też, że w ciągu krótkiego czasu zostaną ustalone kolejne osoby. Najpierw pani prokurator Wrzosek, a potem pan senator Brejza. Wydaje się w tej sytuacji, że komisja śledcza jest absolutnie niezbędna. Co łączy mnie, Brejzę i panią prokurator Wrzosek? Pozornie można powiedzieć, że łatwiej znaleźć punkty styczne pomiędzy mną a Krzyśkiem Brejzą niż pomiędzy nami a panią prokurator. Ale mi się wydaje, że jest jedna rzecz, która łączy. Mianowicie zarówno ja, jak i Krzysztof Brejza, jak i pani prokurator Ewa Wrzosek to są osoby, które w ramach swoich środowisk mają bardzo dużo kontaktów z ludźmi, którzy dla PiS-u są bardzo interesujący. Z liderami opozycji, w opozycji wobec zmian w prokuraturze, w sądownictwie. Ja miałem kontakty właściwie ze wszystkimi liderami opozycji. To samo można powiedzieć o Krzysztofie Brejze. Komisja śledcza, która mam nadzieję powstanie, musi mieć świadomość, że ofiarami są nie tylko ja, Brejza i Wrzosek i ewentualnie inne osoby, którym stwierdzi się obecność Pegasusa na telefonie. Ofiarami są ci wszyscy, z którymi żeśmy rozmawiali, bo Pegasus po prostu nagrywa wszystkich. Ja w tym czasie, jak sprawdziłem swój telefon, miałem rozmowy z Tuskiem, z Sikorskim, z Trzaskowskim, z Chetyną, sporo z Chetyną, z Kosiniak-Kamyszem. Bardzo dużo wówczas rozmawiałem już po wyborach parlamentarnych, bo mój telefon był nagrywany do grudnia, z Szymonem Hołownią. Rozmawiałem sporo z panem Zgorzelskim, bardzo dużo z Michałem Kamińskim. Generalnie można powiedzieć, że w tamtym okresie spotykałem się z dziesiątkami. Jeżeli nawet pamięć nie myli, to wówczas organizowałem zaraz po wyborach spotkanie, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu parlamentarzystów. Głównie Platformy Obywatelskiej, ale też PSL-u. I na tym spotkaniu właściwie no, wszyscy mogli być nagrani, bo z każdym rozmawiałem z Izą Leszczyną. Wówczas pamiętam z kilkudziesięcioma parlamentarzystami wówczas miałem rozmowy. To wszystko mogło się nagrać. I oczywiście te osoby są pokrzywdzone w tej sprawie i mają prawo do tego, aby te nagrania zostały zlikwidowane. Trzeba bowiem pamiętać, że w polskim systemie prawnym Pegasus w ogóle jest nielegalny. Żaden sąd nie może się zgodzić na używanie Pegasusa. Jest pytanie, czy Służba Bezpieczeństwa Państwa każdego, czyli w naszym przypadku ABW, nie może tego programu stosować w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwem wobec terrorystów. To jest w ramach działalności operacyjnej, w sytuacji wojennej czy quasi-wojennej, myślę, że takie działanie w niektórych przypadkach mogłoby być legalne. Natomiast nie ma tu mowy o żadnych zgodach sądowych, dlatego że sąd nie może wyrazić zgody na to, aby używać programu, który nagrywa wszystkich wokoło, który robi wideo, który wkracza tak brutalnie w prywatność człowieka, że właściwie stajemy się po prostu chodzącym mikrofonem w stosunku do tego, co mówią nam inni. Oczywiście też sąd nie ma prawa wyrazić zgody na podsłuchiwanie w ten sposób adwokata, bo prowadzenie rozmów z klientami, których się broni, jest objęte tajemnicą adwokacką, tajemnicą obrończą, której żaden sąd nie może zdjąć. Nie ma w Polsce w ogóle przepisu na to, żeby sąd zgodził się na to, aby podsłuchiwać obrońcę w rozmowie z klientem. Nadto, jeżeli chodzi o moją sprawę, to ja jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch orzeczeń sądowych,
gdzie sądy powiedziały, że w ogóle używanie wobec mnie służb CBA do jakiegokolwiek postępowania jest z gruntu nielegalne, dlatego że ja od 15 lat nie prowadzę żadnej działalności wchodzącej w zakres CBA. To znaczy nie mam żadnych państwowych spółek, które obsługuję, nie jestem funkcjonariuszem publicznym. W związku z czym CBA nie ma prawa w ogóle prowadzić wobec mnie postępowania, tak stwierdziły sądy w Poznaniu i zawiadomiły premiera, informując o tym, że doszło do popełnienia przestępstwa przy używaniu CBA do działań wobec mnie, które miały miejsce rok temu. Gdyby pan premier wówczas zareagował, to może by się dzisiaj głupio nie musiał tłumaczyć i opowiadać bredni, że być może obce służby inwigilowały mnie i Brejzę i panią Rzosę. Tak? No już ja widzę służby Egiptu, jak są bardzo zainteresowane tym, co ja mówię w czasie kampanii wyborczej w Polsce, albo co robi Brejza w busie wyborczym. Na pewno może jakieś służby mongolskie mogły być zainteresowane. Te opowieści pana premiera i pana wicepremiera Kaczyńskiego, to nagle mówi, że on nic nie wiedział. On biedaczek, on jest dopiero w rządzie od 20 roku, w 19 roku to on nic nie wie, on w ogóle się nie orientował. I był po prostu jak dziecko we mgle i coraz bardziej tylko jest zasmucony i zżyma się na wysokie ceny i w ogóle nie kumaczaczy w żaden sposób jest. Nieświadomy tego, że od 6 lat to on rządzi krajem twardą ręką, podporządkowując rząd, prezydenta, czasem parlament. I wszystkie służby oczywiście jemu raportują wszystko, bez względu na to, czy jest wicepremierem, czy prezesem partii rządzącej, to on sterował tą sprawą. I nie mam żadnych wątpliwości, że za aferę Pegasusa odpowiada osobiście Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro. Ta trójka wszystko wiedziała o tej sprawie, korzystała z tych informacji, również do celów politycznych. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i mam nadzieję, że Komisja Śledcza to wszystko ustali. Czy były podsłuchiwane osoby z obozu rządzącego? Jestem przekonany, że tak. Myślę, że słuchali kogoś z otoczenia prezydenta. Pewnie samego prezydenta nie, ale kogoś z jego otoczenia. Wszyscy ministrowie powinni się przebadać swoje telefony. Wystarczy jeden, że miał na spotkaniach już Jarosław Kaczyński wiedział, co planuje prezydent. To samo dotyczy prezesa NIK-u, szefów, rzeczników praw obywatelskich. Myślę, że wszystkie osoby, które miały jakiekolwiek znaczenie dla PiS-u, mogą się spodziewać, że znalazły się na liście osób, które były szpiegowane Pegasusem. To chyba największa historia, największa afera w historii polskich służb specjalnych. Przyłapanie CBA na odsłuchiwaniu, oglądaniu, nagrywaniu polityków, osób z prawników, którzy prowadzili działania antyrządowe, jest rzeczą nieprawdopodobną. I chyba nikt się tego do końca nie spodziewał. Jak słyszałem, 200 agentów CBA złożyło wypowiedzenie, żeby od 1 stycznia już nie pracować w tej służbie. Myślę, że jest to znak jasny, że mamy do czynienia z po prostu ucieczką. Exodus szczurów, którzy mają świadomość, w czym brali udział i teraz chcieliby, żeby jak najszybciej zapomniano o ich udziale w tej, w gruncie rzeczy, organizacji, która ma charakter przestępczy, bo CBA w Polsce wyrodziło się niestety w organizację przestępczą. I jako taką powinniśmy ich po wyborach potraktować, po prostu uznać, że sam udział w tej organizacji był udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, bo te działania, które podejmowało CBA, nie miały nic wspólnego z walką z korupcją. Żadnej afery nie wykryli w ciągu ostatnich 6 lat. Jedynym ich celem działania było prześladowanie, zwalczanie opozycji demokratycznej i pomaganie PiS-owi w tym, aby tą opozycję zwalczać. Osoby odpowiedzialne za aferę Pegasusa spędzą wiele lat w więzieniu.
I co do tego niech nie mają żadnych wątpliwości. Nikt nie daruje. Ja już to zapowiedziałem. Tym osobom, które brały udział w tej operacji, które podsłuchiwały, nagrywały mnie w domu, w rodzinie, w sypialni, w konfesjonale, nigdy nie daruję, póki nie poniosą kary. Będę ich ścigał na morzu, w powietrzu, na lądzie, wszędzie tam, gdzie się znajdą. Uciekną do Chin, znajdziemy ich. Uciekną na Filipiny, znajdziemy ich. Do Argentyny też ich znajdziemy. Jedyną szansą tych osób na to, aby uniknąć tej kary, jest publiczne opowiedzenie o tym, co robi CBA. I tej osobie, która by to zrobiła, byłbym skłonny darować winę i przeprowadzić postępowanie tak, aby nie poniosła kary. Natomiast wszyscy inni, którzy w tym maczali palce, technicy, operatorzy, oficerowie, te osoby, które wiedziały, instalowały, te, które kupowały tego Pegasusa oraz te, które korzystały łącznie z samym szefostwem partii rządzącej i rządu, tym wszystkim osobom mówię bardzo jasno, pójdziecie za to siedzieć. Pójdziecie za to siedzieć i się już na to przygotowywujcie, bo w żadnym demokratycznym kraju tego typu działanie nie może być darowane i wszędzie będziecie za to potępieni. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie podcastu.